Jesteśmy w Wester City Carpacz. Tutaj w tym miejscu startowałem kiedyś na zawodach. Dokładnie na tej arenie, kiedyś tutaj, gdzie ten plac zabaw teraz jest, to była ujeżdżalnia, arena. Tam z tyłu taka mała rozprężalnia, teraz to jest powiększone. Jest hala zabudowana, ujeżdżeniowa. Się pozmieniało, a ta tutaj sobie przyszedłem sobie tak postać, bo tu kiedyś miałem dobre osiągnięcie, drugie miejsce na międzynarodowych i to z takimi dobrymi zawodnikami. Tam nie było przelewek. Jak wrócę do domu, to poszukam tego pucharu. Mam nadzieję, że nie będzie tam daty, bo się mogę wkurzyć. Spotkałem też znajomą panią Marlenę, o której często wspominam. Ta, co kupiła tego konia w brzuchu. I spotkaliśmy Tomasa Bartę, z którym będziecie zobaczyć tam nagranie. No takie marzenie to dla mnie było, bo jak zacząłem tutaj startować, no do tego tak podglądaliśmy go, jak tam z tym bydłem sobie radzi. Bardzo fajnie idzie, ale tego chyba już nie nagramy, bo będziemy musieli jechać do domu, a dopiero wieczorem będzie trenował. Dzień dobry, to jest Tomasz Barta. Także już pana przedstawiłem. Pan trenuje konie mojej hodowli. Właśnie chciałem się popytać o opinię. To są synowie Cutie Joker Smarta. Tak, tak. Dwóch pełnych braci. Tak, tak. Pełni braci, czarno-białe, tak. Marlena mi pierwszego tego tornatka przywieźła tam do tej, na ten trening, ponieważ sama próbowała go tak zajeździć, sama próbowała robić ten początek. Ja troszkę pomagałem w tych kursach, żeby robiłem kursy u Karoliny Rusak w Poznaniu, w Lubaniu. A ona tam z nim była, nie? Ten czas miał tornatkę 2 lata, nie? Dwa i pół, coś takiego, nie? No ja, no tam praktycznie na tym kursie zajeździli, a był praktycznie ten początek jako taki, był bardzo okej, on się nie buntował, nie skakał, nie był taki, żeby coś by z nim nie tak. Po prostu bardzo normalnie zachowywał ten konik, nie?
No, tak sobie próbowałem te dwa dni na nim jeździć, nie? A zobaczyłem, że ten koń jest taki trochę, jak to powiedzieć, swój. Jest to swój charakter, inteligentny, ale jeszcze trochę tough. Jeśli to możemy, co to znaczy tough. Co, że tough? Tough to znaczy... Twardziel. Że praktycznie nie daje od razu to, co praktycznie ty chcesz, że się troszkę buntuje, a tak dalej, a tak dalej. Ja powiem, hej, Malenka, ty musisz tego konia gdzieś dać, nie możesz sama, to nie dasz sama sobie radę, a jeszcze nie masz hali, teraz zima przyjdzie, na którą no, dojdź do mnie, ja cię nauczę, zobaczysz, jak będzie, nie? No, takśmy tak zrobili, nie? No, ten konik, te początki były takie troszkę, jak się twardsze, nie? On próbował dużo rzeczy takich, co w ogóle nie chcesz, nie? Trzeba chcieć jechać w prawo, on jechał w lewo, ja w lewo, w prawo, nie? Taki prosty, praktycznie mądry konik, który próbuje co najwięcej. A jak zobaczy, że nie ma możliwości, tak zostaw od tego. Nie? No a ty musisz, takie inteligentne konie, musisz praktycznie więcej promować, musisz ich więcej, jak to powiedzieć, motywować. Jak ich motywujesz do tej pracy, tak będziesz pracować dla ciebie, a nie przeciwko ciebie. Nie? No a to tylkośmy doszli, nie? Że z początku nie wiedziałem, jak go trenować. Nie? Pierwszy raz taki konik, nie? Poszedł do mnie, a pak złapałem, o co chodzi, że koń jest bardzo inteligentny, bardzo mądry, a bardzo ciekawy, nie? Wszystko go interesuje. Nie? No a tak zacząłem motywować więcej do tej pracy. No, nauczyłem go ten basic training, mam dwie ręce na snefubi. No a potem Malenka przyjechała ile razy tam do mnie, nie? A dała sobie bez niczego radę, potrafię na nim jeździć, nauczyła się stopów z nim robię, jaki robię na maszynie, z metrem trochę kał, ma troszkę kausens tornado, próbowali troszkę, też on ma, nie? No to jest praktycznie fajnie, nie? Ten konik był fajnie, jak powiem, no, gdy musisz wziąć do domu, musisz na nim jeździ na nim cały lato, a zasnażimy, bo w tamtym roku, gdy z powrotem, tak został w tamtym roku, sama przywieźć lato do mnie, a ho nauczy na jedną rękę chodzić. A to zobaczy na tu jedną rękę, jest ten koń jeszcze lepszy. Że na ten tonatko na te dwie ręce był taki zawsze troszkę... Wygodniej był po prostu? Czy dlaczego tak? Ma więcej respekt. Aha, rozumiem. Ma więcej respekt. A on jak ma respekt, tak zrobi dla ciebie komplet wszystko, nie? No, a to było widać, nie? Daję mu czankę, ten jest taką mniejszą, malutką czankę, próbuję na dwie ręce, potem troszkę większą. No, a potem zaczynamy, że na romalu, na to pożarnej czance, takie porządnej, nie? A on chodzi naprawdę jak na dwóch palcach. Wie, co mu grozi. Perfekcyjnie, nie? A prawda już świetnie, stopy, wszystko robi, nauczyliśmy spinu, zmian lotnych, wszystko to resztę, nie? Że praktycznie gotowi na zawody ten konik jest, nie? Ten tonatko, nie? No, no a to pak doszedł ten drugi Blekusz, no a on jest prawie brat jego, nie? Ja tylko przerwę, Blekusz, pani Marlena kupiła go w brzuchu. Pierwszy kupiła Tornada, a później ten, no, w ciemno i chyba wygrałaś, co? No a Blekusz, ja myślałem, będzie to samo co on, taki ciekawy, taki inteligentny, taki będzie próbować wszystko dużo, on nie został, on nie próbuje dużo, on nie został. Jesteś inteligentny, też bardzo mądry, ale nie próbuje tyle. On jest taki więcej stabilny od Tornadka, nie? A niby pełni bracia, nie? Pełni bracia. Różnica jest, że Tornad jest bardziej dominujący. Tak, tak, Tornado jest więcej dominujący, a ten Blekusz nie jest tak dominujący, nie? To jest prawda, nie? No a jak teraz doszedł ten Blekusz, nie? Tak widziałem różnicę tych dwóch braci, nie? Jest to troszkę inne. Że ten jest tak, a ten jest troszkę w drugą stronę, nie? No a cały problem, nie miałem z Tornadkiem jeździć tylko konia bardzo okrąglego, bardzo zebranego, to było głębiej problemów, bo on praktycznie sam pokazywał, że tak jest możliwe, nie? A Blekusz jest koń, co ma mega stop, ma 1000% przystępność Tornado, że Tornado miał stop z początku troszkę problemów, zaczynam stopować bardzo dobrze, aż jak miał czankę. A ten jeździ teraz na snefeby, ten Blekusz, a możesz jechać, jak szybko mówisz, wo, a ten tam normalnie siedzi na tej dupie, zrobi slajd z pół metra, nie ma w ogóle slajdówek, to znaczy on talent ma tych stopów, bardzo duży, daleko większy niż ten jego prawie brak. No a też ma taki fajny galop to Tornado, taki bardzo miękki, taki, ja to mówię, że to jest galop dla koni, co są więcej all around. No, oni galopują jak reiningowy koń, więcej jako all around koń. Nie? Że oni tak sobie troszkę spisują, jak troszkę jako all around konie. Nie dokładnie, że typowo reiningowe. No, że to jest koń, co z nim możesz zrobić praktycznie wszystko. Z Tornadkiem
spróbować też lasso, musisz rzucać nim z lasem, bez niczego, także praktycznie te konie chcą rzucić do ile konkurencji, nie? A ten Blackwood będzie to samo, tylko ma lepszy stop, bardzo lepszy, nie? bardzo lepszy. Tylko co mam problem z nim troszkę jest to, że nie chcę chodzić do perfekcyjnie okrągły, nie? A ja sobie myślę, że to jest tylko tym, że jeszcze rosnie, a że jeszcze nie jest zbudowany tak tyle. Że to nadko też potrzeba troszkę czasu, no a ja sobie myślę, że on potrzebuje też troszkę więcej czasu, nie? A jak on to się nauczy, tak będzie mega, będzie lepszy niż ten tonada. No. To chciałem powiedzieć. To wszystko. To dziękuję jeszcze, bo wywiad już ogląda, możecie sobie zobaczyć na EQS TV. Tam zapraszam, to nie będziemy się powtarzać. Także to dziękuję, Tomasz. Proszę. Dzięki ślicznie. No, cieszę się, że spotkałem Tomasa Bartę. Jestem zadowolony z tej opinii. No, to jest tak jakby w świecie piłkarskim spotkać Lewandowskiego. No i on rozmawiał o moich koniach, także tak się wzruszyłem. Tak jak mówiłem w odcinku, odnalazłem puchar, no i niestety jest tu data. To było 15 lat temu. Ale czuję się młody.